Rynek potwierdził potrzebę swojego funkcjonowania. Jest na nim sporo spółek, które w istotny sposób poprawiły swoje notowania i za tym wzrostem notowań stoją solidne podstawy biznesowe. Oczywiście jest trochę tak zwanych czarnych owiec, które rzucają trochę cień jakby na pracę tego segmentu rynku i tego środowiska, które z tym rynkiem jest związane. Natomiast liczymy na to, że jesteśmy w stanie, że tak powiem, na tyle we współpracy z autoryzowanymi doradcami poprawić zasady funkcjonowania tego rynku, że to będziemy mieli z tego więcej zadowolenia niż w tej chwili. Autoryzowani doradcy są naszymi partnerami, jeżeli chodzi o rozwój tego rynku. Traktujemy się jako partnerzy. Słuchamy, my mówimy, co nas, że tak powiem, boli jako organizatora rynku. Oni mówią, gdzie mogą, my możemy pomóc jakby temu rynkowi. Także w wyniku tej dyskusji myślę, że powstaną jakieś poprawione zasady funkcjonowania, które mam nadzieję będą służyły jakby obu stronom i inwestorom, i emitentom, także myślę, że wszystkim uczestnikom tego rynku. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji takich skrajnych, takich, których można się mylić, natomiast nie można oszukiwać. I teraz oczywiście trudno przeciwdziałać jakby osobom, które intencjonalnie działają jakby na szkodę, ale myślę, że taka jest rola autoryzowanych doradców, żeby znać swoich klientów, a nasza, żeby jakby utrzymywać wysokie standardy i je konsekwentnie egzekwować.